Promotorzy mięsa i produktów odzwierzęcych próbują reklamować i wciskać nam mięso jako niemalże jedyne, ekskluzywne bądź co najmniej najlepsze źródło witaminy B12. W takim razie mam do Was, drodzy widzowie, pytanie. Oto kawałek mięsa, wegańskiego mięsa. Mój biceps. Czy to mięso jest dobrym źródłem witaminy B12? Zakładając, że weganie cierpią na niedobór tejże witaminy. Czy wegańskie mięso z wegańskiego ciała, bo przecież mięso to mięśnie, są dobrym źródłem witaminy B12, czy wybrakowanym? Bo jeżeli ciało weganina jest słabym źródłem witaminy B12, bądź jest jej całkowicie pozbawione, to mam złą wiadomość. Kurczaki, świnie także karmione są wegańsko i nie mają żadnych dodatkowych mechanizmów, dzięki którym mogłyby tę witaminę tworzyć, których my ludzie byśmy nie mieli. Czyli jeżeli mięso weganina jest pozbawione witaminy B12, to również jest jej pozbawione mięso kurczaka, świni. Krowa to jest nieco inna kategoria. Na razie nie będziemy zajmować się krową. Więc jak to jest? Czy moje mięśnie będą dobrym źródłem witaminy B12? Pomimo, że jako weganka rzekomo tej witaminy nie zawieram, czy mimo wszystko mięso to mięso? I może tę witaminę mam w mięśniach, ale brakuje mi jej gdzie indziej. Czy widzicie, jaki to jest nonsens? Albo zwierzęta, czyli my także, bo jesteśmy zwierzętami, jesteśmy w stanie produkować witaminę B12, albo nie. Prawda jest taka, że nie. Żadne zwierzę, nawet ta krowa, którą chwilowo nie chciałam się zajmować, żadne zwierzę nie produkuje witaminy B12. Więc nie tylko ciało weganina będzie pozbawione tejże witaminy, ale również ciało kurczaka, świni i każdego innego zwierzęcia będzie go pozbawione, dopóki mu tej witaminy nie dostarczymy. Kto lub co produkuje witaminę B12? Są to oczywiście bakterie. Bakterie te naturalnie znajdują się w glebie, także w naszym jelicie grubym, także niegdyś znajdowały się w wodzie, zanim zaczęliśmy stosować chlor i dezynfekować wodę. A zatem witamina B12 pochodzi z gleby, tak uogólniając. Również jest produkowana w naszym jelicie grubym i częściowo jest wchłaniana z jelita grubego. Niemniej jest to bardzo słaba absorpcja, dlatego dodatkowo koniecznie musimy ją dostarczyć z pożywieniem. My ją musimy dostarczyć z pożywieniem we współczesnym świecie, w związku z postępem cywilizacyjnym, w związku z naszą całą kulturą kulinarną, dostarczamy ją wraz z suplementami, wraz z fortyfikowaną żywnością i dokładnie te same praktyki są stosowane w przemyśle hodowlanym. Tak samo kurom czy świniom trzeba podać tę witaminę w formie suplementu wyprodukowanego przez przemysł farmaceutyczny po to, aby finalnie dostała się do mięsa. A zatem witamina B12, obojętnie czy z mięsa, czy z płatków śniadaniowych, czy z energy drinka, czy z mleka sojowego, czy bezpośrednio z drogerii, czy z apteki, połknięta w formie kapsułki, zawsze jest suplementem. Pochodzi z laboratorium farmaceutycznego i jest dodana albo tu. Czy zatem istnieje jakakolwiek różnica pomiędzy przyjmowaniem witaminy B12 w formie suplementu zawartego w mięsie, czy w płatkach, czy w formie tabletki? Czy jest przewaga którejś z tych form? Otóż tak, jest przewaga. Witamina B12 przyjmowana bezpośrednio jako suplement bądź jako dodatek do żywności roślinnej, czy są to płatki śniadaniowe, czy mleko roślinne, czy jest to jakiś napój, jest lepiej przyswajalna. Łatwiej przyswajalna, ponieważ witamina B12 zawarta w mięsie jest połączona z białkiem i najpierw musisz mieć super zdrowy układ pokarmowy, który strawi to białko. Nie zawsze u każdego wszystko tak idealnie działa, więc najczęściej finalnie na niedobór witaminy B12 cierpią osoby, które pokładają nadzieję w mięsie i traktują mięso
jako główne źródło tejże witaminy. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć!